Renowacja mauzoleum generała Bema, modernizacja fontanny i stawu, remont i oświetlenie alejek oraz nasadzenie nowych roślin to główne założenia projektu rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Tarnowie. Całość prac ma kosztować ponad 9 milionów złotych. Blisko 5 milionów zostało Tarnowowi przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę w sprawie dofinansowania podpisali prezydent Tarnowa i wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sory. Dzięki modernizacji Park Strzelecki odzyska pierwotny charakter i wypięknieje. Odtworzony zostanie jego pierwotny, przemyślanie zaplanowany układ i krajobrazowa kompozycja. Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace nad modernizacją Parku Strzeleckiego rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają 2 do 3 lat. W czasie ich trwania park będzie dostępny dla mieszkańców. Park Strzelecki liczy ponad 8 hektarów powierzchni. Został założony w 1866 roku.